No cóż, zmiany, które pan premier zaproponował, trudno nazwać inaczej niż taką próbą łatania dziur, które się zrobiły w Polskim Ładzie. Zresztą nazwa Polski Ład zdaje się ma być zapomniana przez wszystkich, bo pan premier już jej nie używa. Nie da się ukryć, że tamta, no, nazwijmy to reforma, była przygotowana w sposób tak nieprofesjonalny i niechlujny, jak tylko można było. I rzeczywiście no, troszkę kompromitująca sprawa. No, trzeba było ratować, albo w ogóle się wycofać, albo ratować. Rządzący uznali, że trzeba ratować to, co się stało. Muszę powiedzieć, że znam ekspertów od podatków, którzy parę miesięcy temu śmiali się i mówili, że to wszystko, co rząd chce osiągnąć, można wprowadzić właśnie w prosty sposób. No właśnie mówiąc mniej więcej to, co w tej chwili rząd chce zrobić. Natomiast jedna rzecz, która mnie niepokoi, to, że no, prawdopodobnie robią to ci sami ludzie, którzy zmajstrowali Polski Ład. Co więcej, ta sama metoda, bez konsultowania się, czy tymi fikcyjnymi konsultacjami skróconymi, tak, że ich nie będzie. W świętym przekonaniu, że wszyscy na pewno będą chcieli się przeciwstawiać, zamiast skorzystać z tego, że najwyraźniej poza obecnym ekipą rządową są lepsi eksperci od podatków niż w ekipie rządowej, no po okazji po prostu sprawdzenia, przedyskutowania tego. Na pewno kierunek zmian, uproszczenie tego wszystkiego, naprawienie błędów jest słuszny, natomiast czy nie będzie w tym nowej edycji tyle samo błędów, co w poprzedniej, to nikt tego nie wie, a rząd na pewno nie będzie sprawdzać do czasu, aż się nie okaże na przykład, że mleko się wylało i wtedy znowuż w panice będzie przygotowywanie kolejnego latania.